Manibor, powodzenia. Te dwa kluby bardzo potrzebują punktów. Mistrzowie Polski i piłkarze ŁKS-u przeżywają ogromny kryzys. GKS gra niewiele lepiej. ŁKS w 8 spotkaniach zdobył zaledwie 5 punktów. Dziś w składzie ŁKS-u kolejne roszady. Na ławce usiedli Wieszczycki, Cebula, Jakubowski, Matys i Rafał Pawlak, a więc do tej pory podstawowi piłkarze. Od początku w pierwszej jedenastce pojawili się Brazylijczycy Batata i Batista oraz Nigeryjczyk Darlington. Co tak naprawdę dzieje się z drużyną mistrzów Polski Łódzkiego Klubu Sportowego? Co się dzieje, mimo tego, że ja już ponad 2 tygodnie prowadzę zespół, no to w dalszym ciągu jesteśmy na etapie ustalania tych bardzo głębokich przyczyn, bo głęboki jest kryzys, prawda? Cieszę się może nie z wyników już, ale z pewnych symptomów wychodzenia z tego dołka, z tego marazmu, czego dowodem są fragmenty jeszcze bardzo krótkie, ale czasami wychodzi nam już granie. Rozpoczęli goście, ale pierwszą groźną akcję przeprowadzili piłkarze GKS-u Katowice. Miążkiewicz do Adama Bały, ten odgrywa do Pawła Miążkiewicza i broni Bogusław Wyparło. To początek pierwszej połowy. Tymczasem w kontrataku drużyna gości. Darlington przedziera się przez obronę drużyny gospodarzy, ale jest kontuzjowany. Na szczęście dla drużyny ŁKS-u ani jeden, ani drugi nie musieli opuszczać boiska i dalej brali udział w tym spotkaniu. 20 minuta meczu. Fatalny błąd doświadczonego Mandziejewicza. Na pole karne wpada Rafał Niżnik, ale Luncik tym razem naprawił błąd swojego kolegi z obrony GKS-u Katowice, Mandziejewicza. W dobrej sytuacji był Rafał Niżnik. A to rzut wolny Tomasza Kłosa, ale wyraźnie nie celował do bramki, tylko w naszego operatora. Kolejna akcja ŁKS-u, który miał małą przewagę w pierwszej części. Rafał Niżnik i gol. 39 minuta spotkania. Kapitalne zgranie z Dzidosławem Żuberkiem i Rafał Niżnik zdobywa prowadzenie dla piłkarzy ŁKS-u w 39 minucie spotkania. I jeszcze raz kapitalne uderzenie pomocnika Łódzkiego Klubu Sportowego. Czym odpowie GKS? Adam Bała na pole karne. Zbigniew Mandziejewicz myślał dobrze, ale gorzej z wykonaniem. Zapytaj pan trenera o meczu. Marian Dziurowicz nie chciał rozmawiać z nami, a trenera i owszem spytaliśmy, ale to już po zakończeniu spotkania. Tymczasem piłkarze wychodzą na drugą część meczu. Do gry wejdzie Ariel Jakubowski. A GKS ruszył do ataku i znów Zbigniew Mandziejewicz. Obrońca, który włącza się do akcji ofensywnych drużyny GKS-u Katowice. Po raz kolejny duże brawa dla Bogusława Wyparły. Ireneusz Dziedzic. To akcja ŁKS-u, z pozoru niegroźna sytuacja. Tomasz Cebula i Piotr Matys pojawili się w drużynie ŁKS-u w drugiej połowie i skonstruowali groźną akcję, która jednak nie zakończyła się golem. Ale w bardzo dobrej sytuacji był napastnik Łódzkiego Klubu Sportowego. Cały czas jednobramkowe prowadzenie gości i GKS-owi nie pozostało nic innego, jak tylko atakować. Choćby tak jak teraz. Sędzia Mirosław Milewski odgwizduje rzut wolny, Paweł Miążkiewicz i gol! 4 minuty przed zakończeniem meczu Paweł Miążkiewicz kapitalnym strzałem przy współudziale bramkarza Wyparły zdobywa wyrównanie dla drużyny. Radość w sektorze kibiców GKS-u Katowice.
1-1 w 86 minucie. Czy którejś z drużyn uda się zdobyć gola? To trener Pietrzak, ale sędzia zakończył mecz. Wie pan, no, jak wygraliśmy 1-0 po pierwszej połowie. W pierwszej połowie mieliśmy 3 sytuacje bramkowe. Niestety nie udało nam się wykorzystać. LKS strzelił nam bramkę i później praktycznie cała druga połówka to był mecz na jedną bramkę, żeśmy atakowali. Udało nam się wykorzystać na jedną sytuację. Cieszę się, że strzeliłem pierwszą bramkę w GKS-ie. No, myślę, że to jest jakiś dobry prognozy na następne mecze, że będę grał z was. Na razie patrząc w tabelę mamy nie Łódzki Klub Sportowy, tylko Łódzki Klub Spadkowy. Miejsce 15 mistrz Polski. To jak gdyby pokazuje, jak łatwo... Górnik Zabrze ma 50 lat. Przed kilkoma 100 dniami tu na stadionie w Zabrzu odbył się wspaniały festyn upamiętniający rocznicę tego zasłużonego klubu dla naszego futbolu. Wtedy, proszę mi wierzyć, na trybunach było około 20 tysięcy widzów. Dzisiaj podczas spotkania z GKS-em Katowice tych widzów będzie znacznie mniej. Beznadziejna, fatalna pogoda, padający deszcz odstraszył największych fanów Górnika Zabrze. Trzeba bardzo kochać polską piłkę nożną, być wyrozumiałym dla aury, no i być fanem Górnika bądź Katowic, by przybyć dziś do Zabrza przy ulicy, na stadion przy ulicy Roosevelta. W Górniku nie ma już co prawda takich piłkarzy o tak znanych nazwiskach jak przed kilkudziesięcioma laty, ale proszę nam także wierzyć, że Górnik w obecnych rozrywkach spisuje się wyjątkowo dobrze. Czwarte miejsce w tabeli. Tych punktów mogło być więcej, gdyby na przykład sędzia w meczu Amika Górnik Zabrze podyktował rzut karny za sytuację, którą oglądaliśmy przed chwilą. To była ostatnia minuta meczu Amika Górnik Zabrze i faul Stróżyńskiego na Kampce. Proszę Państwa, oglądaliśmy Górnika Zabrze na antenie Kanał Plus przed 6 dniami. Remis w Bronkach. Piłkarze z Zabrza, działacze, trenerzy przyjęli naprawdę bardzo dobrze. Przyjęli to naprawdę ze sporą satysfakcją. Chociaż jak się wydaje, Górnik mógł pokusić się o strzelenie goli na stadionie we Bronkach. A mimo to piłkarze Górnika w ostatnim tygodniu rozegrali aż 2 mecze wyjazdowe, bo jeden z Amiką, później jeszcze z ŁKS-em. I mimo to te 4 punkty, które wywalczyli, to chyba dobry prognostyk ku temu, co będzie działo się dalej z reprezentacją, z drużyną Górnika Zabrze. 4 punkty w 2 meczach wyjazdowych. Dzisiaj mecz z GKS-em Katowice. W Zabrzu nikt nie dopuszcza myśli, że Zabrzanie mogliby nie wywalczyć kompletu 3 punktów i umocnić się w czołówce ligowej tabeli. Proszę Państwa, to nie są może najważniejsze śląskie derby. Najważniejsze to wtedy, kiedy gra Górnik z Ruchem. 2 najbardziej zasłużone kluby w tym regionie, ale spodziewaliśmy się, wybierając właśnie to spotkanie, że mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice będzie miał piękną oprawę, no ale z przyczyn, o których już wcześniej mówiliśmy, mało widzów, deszczowo, mokro i smętnie na stadionie Górnika. Miejmy nadzieję, że piłkarze wynagrodzą nam to wszystko dobrą grę. Proszę Państwa, Marek Koniarek, od niedawna trener GKS-u Katowice, same problemy w tym klubie, a wcześniej zasłynął jako piłkarz, mnóstwo sukcesów. Popatrzmy, co ma do powiedzenia w rozmowie z Łukaszem Płóciennikiem. Panie trenerze, dzisiaj spotkania derbowe, jak sądzą kibice, trenerzy, zawodnicy rządzą się swoimi prawami. Jak według Pana ułoży się dzisiejszy mecz? Znaczy, no, ja bym chciał, żeby się ułożył pomyślnie dla nas, no ale zobaczymy, na pewno derby rządzą się swoimi prawami. No, postaramy się pokazać ciekawą piłkę, oby skuteczną. Marku, co się dzieje z GKS-em Katowice? No, nie jest to najlepszy sezon tego klubu. Czyli sezon? No, na pewno nie, ale tu trzeba zwrócić uwagę na to, że ten zespół jest w przebudowie. Dużo zawodników, którzy grali lata w GKS-ie, odeszło. Przyszło dużo zawodników, którzy nie grali w pierwszej lidze, tylko po trzecich ligach. Przyszli do GKS-u i potrzebują czasu, żeby się zgrać. Po prostu tylko doszedł Mandziejewicz i Miążkiewicz, ale więcej zawodników odeszło, także tu potrzeba czasu, żeby ten zespół znów grał na miarę oczekiwań kibiców. Dziś za kartki pauzuje Paweł Pęczak. Czy to duże osłabienie pańskiego zespołu? Na pewno duże osłabienie, bo Paweł podstawowym jest zawodnikiem. Oprócz Pawła tak samo nie mogłem skorzystać Andruszaka, który ma kontuzję. Adaś Kucz miał kontuzję cały tydzień, ale dzisiaj jest na ławce rezerwowych, także troszeczkę problemów mamy, ale kto ich nie ma? No, wchodzą inni zawodnicy. Ci, którzy nie grali, i muszą wykorzystać swoją szansę. Panie trenerze, proszę powiedzieć szczerze, czy wolał być pan piłkarzem niż teraz trenerem? Szczerze, no, wydaje mi się, że na pewno łatwiej być piłkarzem niż trenerem, no, ale no, zdecydowałem się na to i chcę z całego serca pomóc GKS-owi na tyle, ile mogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Marek Koniarek. Proszę Państwa, dziś nie dojdzie do pojedynków, trochę skandalizującego pojedynku. Pęczak Agafon, przypominamy, kilka miesięcy temu w sparingu Pęczak złamał nos Agafonowi. To zestaw par 10. kolejki Górnik Zabrze GKS Katowice. To zobaczymy dzisiaj. Wisła Kraków, Widzew Łódź także na antenie Kanal Plus ten weekend. A ponadto Ruch Chorzów GKS Bełchatów, ŁKS Legia, Odra Ruch Radzionków, Zagłębie Stomil, Polonia Lech i Pogoń Górnik Zabrze. Wisła Widzew w niedzielę, czyli Franciszek Smuda kontra Wojciech Łazarek. Mnóstwo podtekstów. Zobaczymy, czy szczęśliwe urodziny dla szkoleniowca Widzewa. 60. urodziny. Górnik Zabrze na 4. miejscu w tabeli. Tylko jedyna porażka w tym sezonie. To było w meczu z Lechem w Poznaniu. I bardzo wysokie 4. miejsce tego zespołu. Oczywiście nie zapominajmy, że piłkarzom Górnika nadal zapisuje się 3 punkty za walkover z Pogonią Szczecin. Które to punkty, który to mecz najprawdopodobniej jednak się odbędzie. GKS Katowice na miejscu 11, 10 punktów, 3 zwycięstwa, 1 remis, 6 porażek. Ja muszę Państwa przeprosić, oczywiście Górnik Zabrze w ostatnich dniach rzeczywiście grał dwukrotnie na wyjeździe, ale nie z ŁKS-em, lecz z Amiką i Odrą Wodzisław. W tych dwóch meczach wywalczył 4 punkty. Tabela pierwszej ligi. Proszę Państwa, my zapraszamy w piątek na spotkanie Górnik Zabrze GKS Katowice. Jutro pozostałe fragmenty spotkań, bramki w magazynie Liga Plus, no i w niedzielę kolejny wielki mecz pod Wawelem Wisła Widzew. Drodzy Państwo, w Zabrzu ciągle mało ludzi, ciągle deszczowo, ciągle oj, bardzo zimno. Nie przybędzie już tak dużo. Tak jest, no i miejmy jednak nadzieję, że naprawdę piłkarze nam zrekompensują dobrą grą to, co dzieje się na murawie i w powietrzu. Proszę Państwa, popatrzmy, jak typował tę kolejkę Ekstraklasy piłkarz Górnika Zabrze Michał Probierz. Michał Probierz. ŁKS Legia remis i dalej Odra Ruch Radzionków, zwycięstwo gospodarzy, podobnie w meczu Polonia Lech. Pogonia Mika remis, Ruch Chorzów GKS Bełchatów, zwycięstwo gospodarzy. Także w spotkaniu Wisła Widzew, to mecz kolejki 10 w naszej Ekstraklasie. Ponadto, jak Państwo widzą, kilka spotkań drugiej ligi Michała Probierza. Górnik Zabrze, GKS Katowice, dzisiaj po raz 24 w historii te dwa zespoły spotykają się na boisku w Zabrzu. 15-krotnie do tej pory wygrywali piłkarze Górnika. 5 remisów i tylko 3 zwycięstwa GKS-u Katowice. Stosunek bramek 47-23. Oczywiście mecz Górnik Zabrze GKS Katowice jest wyłączony. Kibice mogą typować jutro do godzin południowych. No ale wiadomo, jakby Michała Probierza zapytać, kto dzisiaj wygra, na pewno powiedziałby się Górnik Zabrze. Innej ewentualności nie widzimy. Drodzy Państwo, był Marek Koniarek, czas na Jana Żurka. Halo, Aldona. Panie trenerze, Marek Koniarek przed chwilą w wywiadzie dla naszej stacji powiedział, że jak w każdej drużynie ma problemy. Jakie pan ma problemy w swoim zespole? No ja miałem dość duże problemy w tym tygodniu. Rozchorował mi się Kosowski, no nie wiem jak to się stało, ale chłopak jest zdrowy i dzisiaj wykazał gotowość do gry. Bardzo się z tego cieszę. Dźwigała miał problemy tak samo zdrowotne, miał zapalenie palca u nogi. Dalej niepełnosprawny jest Agafon i zawodnicy mimo wszystko odczuwają jeszcze grypę. Ale bardzo cieszę się z tego, że wszyscy się garną do gry, każdy chce grać, szczególnie w takim meczu derbowym, jakim jest mecz dzisiejszy. Panie trenerze, czy gwarantuje pan zatem wysoki poziom sportowy, o wiele lepszy niż tydzień temu za Miką Wronki? Nasze mecze z GKS-em zawsze charakteryzowały się walką, nieustępliwą grą zawodników i dzisiaj na pewno będzie ten mecz, gdzie nikt nogi nie odstawi. Trudno mi wyrokować, jaki będzie wynik. Derby się rządzą swoimi prawami, ale na pewno mecz będzie twardy i obfitujący w spięcia podbramkowe. Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem prezesa Poskonia, że Górnik w tym roku no, musi pokusić o jak najwyższe laury, niewykluczone Mistrzostwo Polski? Myśmy sobie założyli po skończeniu tamtej rundy, że w tej rundzie będziemy budować nowy zespół. Ja wymieniłem kadrę. Nastąpiła dość duża fluktuacja, przyszło kilku nowych, młodych chłopaków, nieznanych. Potrzeba trochę czasu temu zespołowi. Oni trzeba powiedzieć, że zespół spisuje się całkiem dobrze, ale w rocznicę tego jubileuszu 50-lecia chcielibyśmy stać jak najwyżej. Jaka to będzie pozycja, to na dzień dzisiejszy, no trudno mi powiedzieć. Chcemy grać jak najlepiej, chcemy uczcić ten jubileusz wyższą pozycją, jak żeśmy skończyli w tamtym sezonie. Dziękuję bardzo. Był zaskoczony tym ostatnim pytaniem Aldony. Długo szukał dyplomatycznej odpowiedzi na temat, czy Górnik Zabrze zostanie mistrzem Polski w tym sezonie. Tak, na razie czwarte miejsce w tabeli. Ja myślę, że Górnik zasłużył, a może nie tyle zasłużył, ile swą grą.
pokazuje, że być może złapie się w pierwszej trójce, co może gwarantować udział w Pucharze UEFA, może w Pucharze Zdobywców Pucharów, jeśli sięgnie po Puchar Polski. Wtedy naprawdę, proszę Państwa, będzie to sytuacja dla Górników bardzo szczególna. Mistrzostwo Polski, co na to Wisła Kraków, co na to Legia, zobaczymy. Proszę Państwa, właśnie. Mamy to jeszcze nie koniec, to jeszcze oczywiście nie początek spotkania. Jeszcze przed meczem czeka nas bardzo miła uroczystość. Może Ty powiesz o niej więcej, bo wiem, że działacze Górnika dużo Ci o tym mówili. Prezes Stanisław Płoskoń, obok przedstawiciel... Ten puchar jakby znajomy. Tak jest, to jest replika Pucharu Świata. Wierni kibice Górnika Zabrze z Nadrenii Westfalii z Niemiec z okazji 50-lecia jubileuszu klubu sportowego Górnik Zabrze właśnie wręczają na ręce prezesa Górnika, pana Stanisława Płoskonia, ten puchar. Kibice Górnika przyjęli to z wielką owacją. Rzeczywiście replika Pucharu Świata po raz pierwszy w 1974 roku, bo takie trofeum grano podczas Mistrzostw Świata. Proszę Państwa, Górnik Zabrze, jakby powiedział prezes Ochucki, dla zachęty na dobrą wróżbę. Zobaczymy, czy ten sezon... Tak jest. Będzie rzeczywiście szczęśliwy, że będzie to wszystko tak, jak trzeba. Dużo dzisiaj mówimy o piłkarzach Górnika Zabrze, dużo mówimy o Górniku, ale zobaczmy, co słychać w zespole GKS-u Katowice. A na środku obrony zagra tam Zbigniew Mandziejewicz, najbardziej doświadczony piłkarz GKS-u. Właśnie, 36-letni obrońca, który ostatnio w wywiadach jakby mówił, że jego koledzy z obrony jeszcze trochę muszą się uczyć, że jeszcze GKS nie dorósł może do tego wygrać o najwyższe stawki. Ale na pewno korzystają oni z doświadczenia byłego piłkarza Śląska Wrocław, byłego zawodnika Legii Warszawa. GKS się wzmacnia, nie tylko Zbigniew Mandziejewicz, ale także Paweł Miążkiewicz dołączył do drużyny Katowic w ostatnich tygodniach. Miążkiewicz zdążył już strzelić piękną bramkę w ostatniej kolejce ŁKS-owi Łódź, bramkę, która dała GKS-owi remis i przerwała tym samym passę trzech porażek z rzędu. Paweł Miążkiewicz, znakomicie strzelający z dystansu, dzisiaj będzie miał godnego siebie rywala w walce o prymat w środku boiska. To Dariusz Dźwigała, piłkarz, który także potrafi bardzo mocno, potwornie silnie uderzyć. A to Andrzej Blezeski, najmłodszy wśród bramkarzy ligowych, wśród bramkarzy czołówki, piłkarz reprezentacji olimpijskiej Pawła Janasa z całym Miążkiewicza, dziś oddawane na śliskim boisku, na tej mokrej trawie. No, może mieć wiele problemów Bledzeski z zatrzymaniem tych akcji. A przypominamy, że dziś porównujemy, przepraszam, dwóch środkowych pomocników, dwie dziesiątki, Dariusza Dźwigałę i Pawła Miążkiewicza. Czas na składy, proszę Państwa. GKS Katowice, w bramce Mariusz Luncik, numer 1. Z dwójką Artur Adamus, numer 4 Wojciech Szala. Z piątką kapitan zespołu Mirosław Widuch. Z szóstką Adam Bała. Numer 8 Artur Szymczyk. Z dziewiątką Mariusz Muszalik. Z dziesiątką Paweł Miążkiewicz. Numer 12 Zbigniew Mandziejewicz. Numer 15 Adam Olczak. I numer 18 Marek Kubicz. Trenerem zespołu jest Marek Koniarek. I rezerwowi Adam Kucz, Marcin Florek, Piotr Jacyna, Jarosław Tkocz i Paweł Jermakowicz. Jarosław Kocz jest rezerwowym bramkarzem. I Górnik Zabrze w bramce Andrzej Bledzewski. Numer 1. 2. Marcin Brosz. 3. Michał Brobierz. 4. Grzegorz Lekki. 5. Jacek Wiśniewski. 6. Daniel Gacek. 7. Kamil Kosowski. 8. Adam Kąpała. 10 Dariusz Dźwigała, kapitan zespołu, 11 Arkadiusz Kampka i 14 Maciej Krzętowski. Trenerem zespołu pan Jan Żurek. Rezerwowi w Górniku to Robert Kolasa. Grał w ostatnim meczu z Amiką Wronki. 12 rezerwowy bramkarz Mirosław Warzecha, 13 Tomasz Prasnal, 15 Łukasz Bartuś, 16 Piotr Gierczak, 17 Tomasz Sawczak i 18 Piotr Rocki. Faworytem w tym meczu jest Górnik Zabrze. To także kwestia kadrowa. Popatrzmy, jakimi rezerwami dysponuje zespół Górnika Zabrze. Piłkarz doświadczeni w lidze. No a jakimi zespół GKS-u Katowice. Przed meczem żartowaliśmy z prezesem Włoskoniem, czy też Górnik będzie wyjątkowo łaskawy dla GKS-u Katowice z różnych względów, choćby z przyjaźni, jaka łączy prezesa Włoskonia z byłym prezesem GKS-u Marianem Dziurowiczem. Ale powiedział nie, będzie 4-0. No, po takim zapewnieniu, proszę Państwa, Górnik Zabrze nie ma wyboru, tylko ruszyć od pierwszych sekund na bramkę GKS-u Katowice. Sędzia główny spotkania, pan Tomasz Mikulski, obok niego panowie Rypacki i Kuśmierczyk, trójka sędziowska z Lublina. Obserwatorem spotkania będzie pan Alojzy Jargus, który niedawno święcił 40-lecie pracy
sędziowskiej. W Olsztynie przed meczem 100 mil Wisła pan Jargus został za te 40-lecie pracy należycie uhonorowany. Za dwie minuty, może za minutę w Zabrzu spotkanie derbowe Górnik Zabrze, GKS Katowice i jeszcze raz może powiedzieć, gdyby była lepsza pogoda, nie gdybajmy. Piłkarze mogą się zrekompensować nam to, że tu na stadionie w Zabrzu marzniemy, że jest mokro i deszczowo. Spotkamy się po reklamie. Swoboda. Dostęp do najtańszej telefonii komórkowej bez abonamentu. Zestaw POP. Telefon z aktywną kartą SIM i POP kartą, dzięki której masz do 60 minut rozmów. POP. Popiera tańsze usługi. I ponownie jesteśmy w Zabrzu. Spotkanie Górnik Zabrze, GKS Katowice. Pan Mikulski w towarzystwie panów Rybackiego, Kuśmierczyka wyprowadza dwie drużyny. Kapitanowie drużyny, kapitanowie zespołów. Dariusz Dźwigała i Mirosław Widuch już wprowadzają jedenastki na środek boiska. W białych strojach gospodarze Górnik Zabrze, w zielono-czarnych GKS Katowice. Górnik Zabrze z charakterystycznym logo, zaraz Państwo zobaczą. I kolejna uroczystość, znowu wręczane puchary dla drużyny, ale my zajmiemy się, proszę Państwa, taktykami. Oto Jacek Dzidzi Wiśniewski. Dzisiaj to szczególna postać, on na pewno kibicuje Andrzejowi Gołocie, kiedyś sam uprawiał boks. Taktyka GKS-u Katowice, ustawienie. Widuch zagra przed Mandziejewiczem, Adamus Szymczyk kryjący. I tutaj ta jedna zmiana, Adam Olczak, który zastępuje Pawła Pęczaka, który pauzuje z powodu czterech żółtych kartek. Także zmiana w ataku, Mariusz Muszalik, młody napastnik GKS-u, zastępuje Florka, który ostatnio częściej wybiegał w podstawowym składzie drużyny Katowic. GKS Katowice i Górnik. Andrzej Bledzewski, później Wiśniewski i Kosowski jako obrońcy kryjący. Krzętowski Dźwigała w środku, Kompała. Bardzo jest dobra ta środkowa od Górnika Zabrze. No i nie mieści się Michał Probierz na środku, on musi grać nieco z konieczności na prawej stronie, chociaż jemu bardziej odpowiadałaby na pewno gra w środku pola. Para napastników Gacek Kampka i za moment spotkanie z GKS-em Katowice. Proszę zwrócić uwagę na tego właśnie piłkarza, myślę o napastniku Danielu Gacku. To zawodnik, który rozpoczynał swoją karierę w zespole GKS-u Katowice. W 7 meczach tego sezonu Gacek zdobył aż 3 bramki, a dodatkowo dodam, że tylko w 2 spotkaniach Górnika wybiegał w podstawowym składzie i to naprawdę niezły wynik. 3 gole tego napastnika. Trzeba przyznać, Tomek, że dokonania strzelców obu jedenastek są bardzo skromne. Daleko przed nimi Piotr Rajs, Bartosz Skarban, Artur Wichniarek, Marian Janoszka. Dopiero na raz, dwa, trzy, czwarty, na piątym, szóstym miejscu przy pierwszy przedstawiciel Górnika Zabrze. To właśnie Daniel Gacek. Mariusz Luncik, bramce GKS-u Katowice, pan Mikulski na środku, 18:02 w Zabrzu. Śląskie derby, Górnik GKS, zaczynamy. W ich strojach Krakowia nie ustępowała pierwszoligowcom na krok. Co prawda do przerwy 1-0 prowadzili goście. Strzelał Pęczak, Kwiatkowski obronił, ale dobił ten strzał Adamus. W 54 minucie błyskawicznie wykonany rzut wolny przez Depę i weteran krakowskich boisk Leszek Walankiewicz wyrównuje. Krakowia uzyskuje przewagę. W 63 minucie solowy popis jej piłkarza Marka Bastera. Bezradność obrońców i prowadzenie Krakowi pozwoliły na chwilę zapomnieć... Czełkun gola nie uznał. Widać wyraźnie, że piłkę już z Zalnikiem. Wolny dla Katowica. Pełna 3 minuty pozostało do końca pierwszej połowy. Biegł na boisko Koseła. Powrócił do gry ukarany Wrześniewski, który pilnuje Muszalika. Pęczak, Luncik. Owczarek. W
Dariusz Kosoła, który przez wiele sezonów grał w barwach zabrzeńskiego Górnika, Czesław Rzeźniewski. Damian Galeja, nieco inne ustawienie czwórki, grającej w tej chwili w barwach Ruchu Radziomków. Rzeźniewski, atakowany przez Pęczaka. No, Rzeźniewski nie daje się zastraszyć, podejmuje walkę niemal wręcz. No, ładna kombinacja, Galeja wbiegł na dużej szybkości, uderzył lewą nogą, ale jak Państwo widzieli, z pudłowa. Luncik. Bosowski. Lorenz atakował Klyttę. No i doświadczony bramkarz w bojach halowych Luncik chwyta piłkę, nie dopuszcza do rykoszetów od bandy, one są bardzo niebezpieczne. Szybkie tempo tej pierwszej połowy. Rzymańczyk stara się przedrzeć lewą stroną boiska. Do zakończenia tej pierwszej części pozostały już tylko 44 sekundy. Kontuzjowany zawodnik opuścił boisko. Wybiegł Kucz, powinien być Lorenz. Jest na boisku także Bosowski i jest Szymczyk. Taką czwórką grają katowiczanie. Natomiast Radzionkowianie, Rzymańczyk, Trzeciak, Sierka i Cegiełka. No, bardzo bliski szczęścia był Owczarek, który ostro atakował. Ciągle mamy rezultat remisowy 1-1 w finale turnieju UEB Canal Plus Cup. Grają dwie śląskie drużyny, Ruch Radzionków, żółto-czarne stroje i GKS Katowice w tych zielono-czarnych kolorach. A więc po pierwszych 12 minutach gry rezultat nierozstrzygnięty 1-1. Trwa druga połowa spotkania finałowego GKS Katowice Ruch Radzionków. Myszor faulowany. Te starcia przy bandzie są bardzo niebezpieczne. Faulował Dudek, rzut wolny dla Ruchu. Piłka poza boiskiem, tego rodzaju sytuacje powodują, że zegar jest wyłączony. Jarosz zdołał opanować piłkę, strzelił, zagrał jeszcze do partnera, do Myszora. Kontra katowiczan, powstrzymany. Miążkiewicz.
rozgrywkach ligowych na otwartym boisku na stadionie Ruchu Radzionków widownia często przekracza 10 tysięcy. Spodziewano się, że tutaj w Spodku będzie liczna grupa kibiców tej drużyny. Tymczasem jest ona bardzo skromna. Podobnie jak i innych zespołów, te niechlubne wydarzenia sprzed roku spowodowały, że nie wszyscy chcą już odwiedzać katowicki Spodek podczas tego turnieju. Może ta impreza przeprowadzona wzorowo pod względem organizacji, bezpieczna, spokojna, przekona w przyszłym roku do tego turnieju. To będzie już turniej roku 2000. Jego organizatorem, podobnie jak w poprzednich latach, będzie redakcja katowickiego sportu, pomysłodawca tego turnieju. Redakcja, która wypożyczyła jak gdyby tę imprezę w tym roku firmie, która postanowiła zorganizować turniej, aby przełamać tę niechlubną tradycję zeszłoroczną. Do końca 9 minut i kilkadziesiąt sekund. Ciągle remis 1-1. I teraz kapitalne uderzenie Wojciecha Myszora trafia w poprzeczkę. I bramka, proszę Państwa, dla GKS-u. A tym strzelającym w poprzeczkę był katowiczanin Marek Dudek. Teraz bramkę zdobył Adam Kucz. I GKS Katowice prowadzi 2-1. Ostro poczynają sobie zawodnicy jednej, drugiej drużyny. Andruszczak zostaje ukarany. Wykluczenie na minutę. Zbigniew Urbańczyk pokazał mu żółtą kartkę. Katowiczanie grają w osłabieniu. Trzeciak, Sierka, Cegiełka i Rzymańczyk, oto czwórka radzionkowian. W Katowicach trójka zawodników z bramkostrzelnym Muszalikiem, z Pęczakiem i Owczarkiem, który teraz powstrzymuje atak Rzymańczyka. Pęczak. Trzeciak. Rzymańczyk. Wybicie piłki poza bandę powoduje przerwy w grze. Wujek ostro atakuje Muszalika. Rzymańczyk i Pęczak. Nie pierwszy pojedynek tych dwóch piłkarzy. Katowiczanie nadal w osłabieniu. Luncik wybija piłkę daleko od bramki. Już powrócił ukarany zawodnik Andruszczak do składu GKS-u Katowice. GKS Katowice prowadzi z Ruchem Radzionków 2-1, a do końca finału pozostało 7 minut i kilkadziesiąt sekund. Rzymańczyk wykonawcą rzutu wolnego. Niewielka odległość od bramki Luncika. Zostawia piłkę Bąkowi. Owczarek. Andruszczak. Rzymańczyk. Dużo strzela ten zawodnik, ale nie zawsze są to strzały celne. Mieliśmy się okazję przekonać o tym. Zmęczony Mariusz Luncik oczekuje na piłkę. Jak na razie, jak na turniej halowy piłkarski, wynik niski. Tylko 2-1 prowadzą katowiczanie z Ruchem Radzionków. Ależ niewiele brakowało. Wojciech Myszor strzelał na bramkę Luncika.
Duże kłopoty miał Mariusz Luncik z obroną strzału Grzegorza Bąka. Brawa dla Klytty. Wynik jednak nie ulega zmianie. Ciągle ta jednobramkowa przewaga drużyny katowickiej. Jak na razie szczęśliwi kibice GKS-u Katowice, którzy wierzą w to, że ta drużyna, której nie wiedzie się specjalnie w Ekstraklasie na otwartym boisku, powtórzy swój sukces sprzed roku. Bąk. Klytta. Bąk ma przed sobą tylko Luncika. Luncik na moment zażegnał niebezpieczeństwo, ale teraz Bąk z ostrego kąta zdobywa bramkę i na 5 minut i 13 sekund przed końcem meczu jest remis 2-2. A więc nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia w tym turnieju. Jeszcze nie wiadomo, kto zwycięży. Jest remis. Wrześniewski. Ładny strzał Miążkiewicza spod bandy. Miążkiewicz, tym razem jego strzał zablokowany przez Wrześniewskiego. I jeszcze uderzenie katowiczanina Artura Adamusa. 4,5 minuty do końca finału. Nie mamy rozstrzygnięcia. Fornalik. Krytta. Nie pozwalają na swobodne bieganie po boisku katowiczanie Radzionkowianom. Wrześniewski. Klytta. Nie Klytta, tylko Koseła. Wrześniewski. Atakowany przez Miążkiewicza. I grę wznawiać będą Radzionkowianie. Wybiega Galeja. W zespole ruchu Radzionków jest Rzymańczyk, jest także Sierka i Trześniewski. Dudek, Rzymańczyk, faulowany przez katowiczanina. Coraz mniej czasu pozostaje do zakończenia tego spotkania. Ciąg, remis 2-2. Galeja. Nieprzyjemny strzał płaski, mierzył tuż przy słupku. Luncik jednak ma świetne warunki fizyczne. Broni z refleksem, z wyczuciem. No i teraz chyba będzie bramka. Odbita piłka rykoszetem spadała pod nogi Andruszczaka. Ten jednak faulował Trześniewskiego. Pęczak stracił piłkę.
Szymańczyk do niej nie doszedł. Pęczak. Obok niego Trzeciak. Zbigniew Urbańczyk pokazuje piłkarzom, aby pohamowali troszeczkę swoje temperamenty. 2 minuty 20 sekund do końca finału. Remis 2 do 2. Czyżby miało dojść do grywki? I teraz Andruszczak trafia niemal w słupek. Minimalnie chybił ten jeden z najskuteczniejszych zawodników tego turnieju. Galeja będzie rozpoczynał rzutem wolnym. Pod bramką czeka Rzymańczyk. Jest także Sierka, ale żaden z nich nie otrzymał piłki. Luncik, Muszalik, Owczarek, Pęczak, Owczarek, cała czwórka, Radzionkowian cofnięta pod własną bramkę, Pęczak, Luncik, i szansa, chyba będzie decydująca bramka. Wyborną okazję mieli Radzionkowanie, nie, jeszcze Rzymańczyk i cudem Katowiczanie bronią. No to był jeden z najefektowniejszych momentów. Najpierw Robert Sierka pędził na bramkę Luncika, potem Józef Rzymańczyk strzelał, ale ostatecznie bramka nie padła, a do końca pozostała już tylko minuta i bramka. Jacek Trzeciak, zdobywcą chyba zwycięskiej bramki na minutę przed końcem meczu. Ruch Radzionków prowadzi 3 do 2 z GKS-em Katowice. O, grupa kibiców Radzionkowa ciesząca się z prowadzenia tego zespołu. Jaka będzie odpowiedź GKS-u Katowice? Andruszczak, Klytta. Jarosz. Obok niego Owczarek, Pęczak, ...40 sekund pozostało do końca meczu. Czyżby turniej miał zakończyć się niespodzianką? Ruch Radzionków miałby być zwycięzcą. Tej drużynie miałaby przypaść nagroda 22 tysiące złotych. Radzionkowianie są niespodzianką ekstraklasy. To przecież Beniaminek. Teraz potwierdziliby swoje nieprzeciętne umiejętności, wolę walki, temperament w tym turnieju halowym. Fornalik ma przed sobą tylko Luncika, strzela niedokładnie. Jeszcze Bąk. Długo będzie dryblował, czas pracuje dla Radzionkowa, ale oto Muszalik. Muszalik, ostry kąt. Emocjonujący finał. Emocjonująca końcówka. Już tylko 10 sekund pozostało do zakończenia. Tak więc, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że drużyna z Radzionkowa zwycięży. Katowiczanie mają już tylko 4 sekundy na doprowadzenie do remisu i do dogrywki. Rzut wolny. Luncik i Miążkiewicz. Obydwaj dysponują silnym uderzeniem. Jarosz, wybita piłka i koniec spotkania, a więc niespodzianka i to dużego kalibru. Mało kto spodziewał się, że Ruch Radzionków zostanie zwycięzcą, ale ta drużyna zagrała skutecznie od Katowiczan i teraz cieszy się z sukcesu, z pucharu i z nagrody pieniężnej. Ruch Radzionków w finale turnieju EB Kanał Plus pokonał GKS Katowice 3 do 2. Bramkarz na ramionach kolegów. To wszystko
z hali katowickiego Spodka, mówił Andrzej Zydorowicz, operator kamery Jerzy Hajda. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zawodnicy, obrońcy GKS-u to jakoś zablokować, tak nie powinno być. Sam kiedyś kierowałeś obroną GKS-u Katowice, za twoich czasów chyba do takich bramek by nie doszło. No ja myślę, że Kazio Węgrzyn i Adam Ledwoń czy Maciek Maciejewski by nie pozwolili na taką, ale myślę, że to są młodzi chłopcy i myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej. A jak ci się podoba UKS, kandydat na mistrza Polski chyba w tym sezonie? Pierwszy raz oglądasz tę drużynę. Tak, no muszę powiedzieć, że grają spokojnie, luźno i bez problemów na razie większych prowadzą 2-0. No nieźle grają. Grasz w lidze austriackiej. Czyżby już nastąpiły wakacje, skoro pojawiłeś się tutaj w Polsce? No, ostatnią sobotę odbył się ostatni mecz i w związku z tym spakowałem się i przyjechałem na wakacje do Polski. Jak się wiedzie w drużynie austriackiej? No ten sezon dla nas był nie najlepszy. Zajęliśmy 7. miejsce. Mam nadzieję, że następny rok będzie lepszy. Dziękujemy wobec tego za rozmowę. Przed kamerami i przy mikrofonie gościł Marek Świerczewski, wielokrotny reprezentant Polski i były piłkarz katowickiego GKS. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A za chwilę druga część spotkania GKS Katowice, Łódzki Klub Sportowy. Obydwie jedenastki są już na boisku. Popatrzmy, czy będą jakieś zmiany w zespołach. Drużyna Katowic, widzę, że w tym samym zestawieniu. W bramce Luncik, następnie Adamus, Widuch, Jermakowicz, Olczak, Pęczak, Szymczyk, Owczarek, Wojciechowski, Kucz i Moskal. Czy są zmiany w drużynie ŁKS? Widzę Wyparłe, Pawlaka, Będkowskiego, Kłosa, Jakubowskiego, Kosa, Lenarta, Wyciszkiewicza, Wieszczyckiego, Trzeciaka i Darlingtona. A więc nie ma zmian. Nie, teraz następuje zmiana w drużynie GKS-u Katowice. Wchodzi na boisko Muszalik. Muszalik to młody piłkarz. Mariusz ma dopiero 18 lat. Miejsce Adama Olczaka. Wszedł Mariusz Muszalik. Pęczak. Wieszczycki, Będkowski. W pierwszej połowie Łodzianie zdobyli 2 bramki. Zagrali niezwykle skutecznie, właściwie przeprowadzili 3 akcje i zdobyli 2 bramki. Przy czym ta trzecia zakończyła się strzałem w słupek po indywidualnym wyczynie Tomasza Kosa. Wyciszkiewicz. Atakowany przez Kucza. Kucz chwytał rękoma przeciwnika. Nieprzepisowe zagranie i rzut wolny. Dzisiejsze spotkanie, przypominam, prowadzi Zbigniew Urbańczyk z Krakowa. Jermakowicz, nadal ten obrońca przy piłce, Owczarek, i bramkarz ŁKS-u Wyparło.
Wojciechowski. Obok niego Kos. Muszalik. Nadal Muszalik przy piłce, Wojciechowski, Muszalik, jeszcze Moskal, do Kucza i bramka, proszę Państwa. Mówiłem o tym, że Adam Kucz nie ma strzału, no ale zdobywa bramki, rzadko decyduje się na strzały. Tym razem uderzył z linii pola karnego, precyzyjnie pod poprzeczkę. Bogusław Wyparło nie miał nic do powiedzenia. Wojciechowski odegrał piłkę do nadbiegającego Kucza, nieco dalej niż linia pola karnego ustawiony był Kucz, w odległości 2-3 metrów od tej linii. Jeszcze raz widzą Państwo uderzenie prawą nogą pod poprzeczkę, także Wyparło nie miał tutaj najmniejszych szans i Adam Kucz zdobywa kontaktowego gola. Dotychczas w tym sezonie Adam Kucz zdobył 2 bramki, to jest jego 3 gol. Rzut wolny dla UKS. Piłkę ustawił Pawlak. Cała drużyna Katowic w sąsiedztwie bramki Luncika. Zagranie do tyłu, uderzenie Kosa, który potrafi silnie strzelić, ale tym razem bardzo niecelnie.